Czytanie dla singli z okazji zbliżających się walentynek. Zapraszam serdecznie wszystkich singli. Jeśli czujecie się samotni, jesteście po rozwodzie lub po zerwanym związku, jesteście znów wolne, szukacie jakiegoś fajnego partnera, zobaczmy, kochani, co pokażą nam karty. Wylosuję dzisiaj jedną kartę Tarota i do tego karty Lenormanda. Witam oczywiście wszystkich serdecznie. Dla singli oczywiście robię również czytania prywatne. Zapraszam serdecznie poprzez e-mail. Mogę Was powiadomić o warunkach czytań prywatnych. Także zapraszam Was, napiszcie mi na adres e-mailowy. Znajdziecie mój adres e-mailowy pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam oczywiście również singli na czytania osobiste na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć i konkretnych pytań. Dziękuję za lajki, komentarze. Proszę o więcej komentarzy. Piszcie, wymieniajmy się energiami. Ja czytam codziennie Wasze piękne komentarze. Dziękuję. I zaczynamy. Co wydarzy się w najbliższym czasie dla singli? Proszę o kartę dla singli. Wow, wypadły mi nawet dwie. Wezmę je. Tutaj będziesz miała nawet coś do wyboru. Nie możesz się zdecydować. Być może dlatego jeszcze jesteś singlem lub singielką, ponieważ nie możesz się zdecydować na nic. Masz być może jakiegoś jednego faceta na oku, jakiegoś innego kandydata, czy jakiegoś dobrego przyjaciela, który ewentualnie by się tutaj mógł nadawać, ale nie możesz się zdecydować. Albo przebierasz, poznajesz i nie możesz się zdecydować, kto byłby tą odpowiednią osobą na związek. Szukasz oczywiście czegoś solidnego, stabilnego. Miałaś być może już wiele różnych tutaj jakichś przykrych doświadczeń i chciałabyś czegoś stabilnego, długotrwałego. Tutaj rycerz pentakli o tym mówi, że na pewno walczysz o jakiś stabilny, fajny, długi związek, ale nie możesz się zdecydować. Jakby też żyjesz dużo wspomnieniami, z sentymentalnością i nie możesz się tutaj na nic zdecydować. Jakby przebierasz lub zastanawiasz się, myślisz i nic jakby z tego nie wynika. Ponieważ karta siódemki kielichów to jest karta niestety w tarocie nieumiejętności podjęcia konkretnej decyzji. Także takiego konkretnego niezdecydowania, jakby też wręcz niedojrzałości do podjęcia jakiejś decyzji. Więc rada tarota jest tutaj, byś przestała przebierać, zastanawiać się, wspominać, żyć tylko wspomnieniami, tylko zacząć po prostu konkretnie poznawać kogoś nowego i nie przez pryzmat złych doświadczeń, ale po prostu otworzyć swoje serce i swoją osobę na zupełnie nowe doświadczenie. I zdecydowanie się przede wszystkim na poznanie kogoś. Proszę o wskazówki dla singli. Tutaj jakby ktoś z przeszłości chciał przyjść i chciałby jakiejś stabilności, jakiś mężczyzna z przeszłości, który by chciał powrócić i chciałby pójść wspólną drogą. Natomiast tutaj uwaga, ponieważ być może jest to nawet fałszywa miłość i być może chodzi tylko tutaj o seks. Tak, jest to fałszywa miłość. Ktoś z przeszłości chce powrócić, jakiś być może eks, nie wiem, z kimś, z kim byliście w związku, jakaś osoba egoistyczna, wyrafinowana, bardzo tutaj taka, nieszczera powiem. Chodzi tu o nieszczerą miłość, która będzie oparta tylko na jakiejś pięknej, dobrej seksualności, natomiast nie na tym, co Ty tutaj pragniesz, tak? Ty pragniesz stabilności, długiego, pięknego, normalnego związku z domem, tak? Z domem, być może założenie rodziny, zamieszkanie razem. Tutaj będzie ktoś chciał wrócić z przeszłości, jakaś osoba, tutaj karta powrotów, jakiś mężczyzna, który teraz jest jeszcze odwrócony, ale który myśli o tym, by wrócić. I uwaga, ponieważ ten mężczyzna będzie mówił o tym, że chce w końcu pójść z Tobą
jakiś, nie wiem, czy związek w jakimś jednym kierunku, ale to nie jest szczere. To nie jest szczere. Ten mężczyzna będzie coś tutaj ukrywał, coś kłamał, coś kręcił, nie będzie pokazywał swoich też uczuć, takich autentycznych, tylko będzie te uczucia kamuflował, tak, maskował się i no po prostu będzie nieszczery. Będzie chodziło tylko tutaj o seksualność, o chemię między wami, która jest jakaś silna, czy były jakieś dobre, piękne momenty między wami. On będzie chciał na zasadzie seks z ex, tak? Tutaj jeszcze uwaga, ponieważ ta karta w połączeniu z tą, no to jest fałszywa miłość, fałszywe obiecanki, fałszywe obietnice, fałszywe po prostu tutaj jakieś gadania, tak, nawijania, fałszywa miłość. Także proszę uważać przed wyrafinowaną tutaj gierką tego pana, który będzie tutaj wracał, czy osoby, która ukochanej, która będzie wracała, ponieważ chodzi tutaj bardziej o seksualność. Owszem, będzie chciał się pogodzić, będzie chciał pięknie mieć jakieś momenty, ale przede wszystkim tu jest karta seksualności. To, co on będzie mówił, nie będzie szczere. Także bardzo, bardzo proszę uważać na tą osobę z przeszłości. Lub jeśli powiecie, że o nie, nie, nie ma nikogo takiego, kto by mógł przyjść z powrotem, to tutaj uwaga na jakąś osobę nową, która będzie być może dobrze jakoś usytuowana, czy dobrze na przykład na stanowisku, tak? Bo to jest karta urzędnika, karta sędzi, adwokata, pracownika urzędu. Uważać, ponieważ on takim tym swoim statusem, być może nawet zamożnością, czy jakąś dobrą pośród sytuacją finansową, będzie chciał troszeczkę, powiedzmy sobie, zagrywać, was tutaj jakby omamić, będzie udawał, że będzie chciał stabilności związku, tego co wy, ale tutaj jest fałsz. Fałsz, być może zagrywanie na dwa fronty, być może dwie kobiety, być może zdrada, fałsz, kłamstwa, wyrafinowanie, egoizm, przede wszystkim tej no, fałszywe gierki, tak? Czyli tutaj te dwie karty już mówią o tym, byście uważali, uważały, pomimo tego, że pragniecie mieć związek, pragniecie z kimś razem być, ale tutaj uwaga, uwaga, wszystkie czujki po prostu na baczność i uważać, co ten tutaj osobnik, który będzie tutaj się do was w najbliższych 3 miesiącach, w 3 miesiące, najbliższe 3 miesiące tutaj zgłaszał, proszę uważać na niego, dobrze? Nawet może z okazji walentynek właśnie w miesiącu lutym tutaj ktoś się odezwie z przeszłości, czy jakiś, nie wiem, wasz znajomy, czy wasz ex, tak? Czy ktoś nowy tutaj będzie robił jakieś podchody? Natomiast bardzo uważać, proszę, ponieważ pod tym czarem tych walentynek i pod tą taką komercją tego dnia możecie po prostu się omamić i wierzyć w to, że tutaj wchodzi w rachubę jakaś miłość, ale tutaj po prostu chodzi o seks. Także uwaga. No chyba, że chcecie jakiejś tylko krótkiej afery, tak? One night stand na jedną noc, no to okej. Ale tutaj widzę raczej, że wy szukacie czegoś stabilnego, bo tutaj chcecie zawalczyć o jakiś związek, który da wam stabilizację, tak? Także tutaj ta karta Tarota mówi, że szukacie czegoś stabilnego. Dziękuję serdecznie wszystkim singlom. Życzę wam oczywiście no, samych dobrych wyborów i oczywiście wspaniałych kandydatów. Ale uważajcie, ponieważ jest tu przestroga kart, że przyjdzie ktoś, będzie się ktoś chciał zapołętać, kto będzie nie do końca niestety szczery. Także taka wskazówka kart. Przemyślcie, czy to z wami rezonuje. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.